A, 13. Może tam. A może jednak zrezygnuję koledzy do domka. Ciągle nie ogarniam. Ja chyba też ci odpowiadam. Bo nie ogarniam kompletnie. Ja w sumie najlubiej mieć wyjścia tak na przy tej. No, dobrze. A znaczy to było coś nie było. Dziękujemy. Teraz pierwsza rzecz nie wygląda na trzecie rzecz na standardzie. Czy cokolwiek mieli do czynienia? Ogólnie Glocka przybudzie typowo, żeby jak nie coś normalnie przeszukuje, żeby nie znalazł. Kojarzysz? Tak. Skończyłeś się bawić? Tak, teraz ty się zacznij bawić. Ten nowy samochód chyba jeszcze nie jechał po setki. Spróbujemy? Co mi też, że się wciągnę ponad setkę? Co ci dam? Nie powiem, że źle wyglądasz w tym golfie w inteligenciku. Dobra. Się zapinam pasem i słyszysz taki... I stwierdzę, że część słupka wręcz właśnie odpadło. Zacząłem się zastanawiać, co ten debil robił z tym samochodem. Nie tak nie powinno być. Właśnie też mi się tak... Sprawdź swój. Delikatnie, powoli, pomagając mi drugą ręką. Jest okej. Okay. Ten, który cię odpadł od twojej strony. Jest to, że tam są w środku wklejone po prostu jakieś papierzyska. A mnie oderwał słupek B i przykleił go jakimś... Kurwa, dlaczego w moim życiu zawsze mam podgórkę? Bo jesteś gruby, brzydki, mięśniony i bez mózgu? Co może być to przyczyna, ale po prostu ja twierdzę, że nie urodziłem się mając bogatych starych. Ja też nie. Po dość kurwa zgrywałem gryszta wtedy. Odpalam samochód, jedę do jego mieszkania. Zabierać się do tego jego mieszkanka. To jest oczywiście blokowisko. Mieszka bodajże na 6. piętrze. Winda znowu nie biała. Ogólnie jak idziecie przez tą klatkę, to czuć wszelkie smrody blokowiska. Dosłownie wszelkie smrody blokowiska. Wolałabym nie wymieniać w tej chwili. Ale chyba każdy był w takim naprawdę najgorszej dzielnicy miasta. Śmierdzi prawie tak jak w latrynie pod moją celą, wiesz? Ale tam to było jeszcze gorzej, bo te ekstrementy gniły. Cóż, jak to mówi mój ojciec, tam bez papierosa śmierć dla nosa. Rozpoznaj twarz, ci mi mówię, miałem jakieś skojarzenie. Tak, rozpoznajesz się do twarzy. Twarz tego człowieka to faktycznie była twarz Patryka Maleja. Ojca Edwarda. Ojca Edwarda. Jest tutaj jego żona, nie przeszkadza mi w tej sprawie interesu. To wygląda bardzo szczęśliwego. Są jakimś salonem. Dobre. Czy widzę jakieś swoje rzeczy w tym pokoju? Przerepkę pewnie miałam, co to jest. Jeżeli miałaś wszystkie, jakieś tu przerepkę, to wszystko masz przy sobie, położone w przy łóżku. Okej, rozumiem. Będzie miałam jakiś zestaw do zbierania śladów, jakieś próbki. Dobrze, bo zabieram wszystko. Powoli otwieram drzwi. Sprawdzam, czy na kontaktu jakiś łuk, ślady, coś. Słyszałaś trzask. To jakby się obudziło. I ty już tylko przeglądałaś też cały pokój. Więc teraz ty spoglądasz... Przez pokój, gdzieś tak unotnił przy pokój. Ze schodami na dół. I kolejnymi drzwiami do różnych pokoi, z których właśnie jednego z tych pokoi wychodzisz. I widzicie, ona wychodzi ze swoją bramą, z wyzwaną do jednego miejsca, w którym może ktoś wyjść, czyli z tych schodów z dołu. Teraz co się dzieje?
Przez to chwilę milczenia, kiedy nikogo nie słyszeliście. Zdaje się, że usłyszeliście jakieś głosy na dole. Jakieś przenoszenie głosy, tylko jakieś szmery, jakby ktoś przechadzał się, coś robił. No i schowaj się, rzucam srogi wzrok i z bronią, kiedy się tam idzie, słyszę szmery. Zwracam się, słyszę z rozmowy i chyba czy tutaj jestem też widzona. Pokazuję, żebyście chowały się do pokoju, tam w tym koju. Chowacie się? Znaczy, no, mamy drzwi uchylone, to drzwi są uchylone. Jesteśmy przytulone do ściany, jakby tak. Tak, tak, tak. Więc widzimy schody, widzimy już pokój. Dziecięce to jest ten jakby dyskolny pokoik z nami. No ja szybciutko tu wciekiem, widząc jej chęcący wzrok, biegnę do tamtego pokoju. Patrzę się w pokoju z pusta? No. Szukać też nie mam problemu. Patrzyłam po wszystkich pokojach tak pobieżnie. Nawet jest czasem do tego pokoju, zaczynam już tak uspokajając się trochę przeglądać szafki. Wszystkie miejsca, gdzie można by było coś kupić. Też podobno spokojnie te wszystkie szafki. Ty schodzisz. Schodek po środku. Staram się jak najciszej, żeby cię nie słyszał. Okay. Starasz się zrobić dziesiątą. I ważne wykonać wszystkie narzędzia. Macie więcej tyle świata, co tutaj jest. Trudno cokolwiek zobaczysz, czy jakichś szczegółów, wszystko większe kształty. I kolej rozpoznajecie właśnie ciężki lata. Jakieś cęgi zadzewiały. Z której to w chwili, kiedy zobaczyliście, je to rozbiło się na dwie części. Bardziej jak sobie wchodziłeś? Znaczy, żeby uzyskać jakieś narzędzia. Ostatnio pamiętam, kiedy był ostatni. I to jest bardzo dobre. No, to wszystko. Ten kurz, który się w tej chwili wnosi za każdym razem, kiedy dotykacie stopą ziemi pod łożą. Wyruszyliście na południe do tej jaskini. Ona okazała się zamieszkana przez górskie trolle. Czy ktoś wie o tym, że mamy mapę, czy pokazaliśmy ją komuś? Generalnie to zarządca faktorii Gurt, obsydianin o szarej skórze, którego z wyjątkiem lapis ciężko jest zrozumieć, bo mruczy bardzo pod nosem, tak jakby grzmiał, kiedy mówi. On was wysłał, poprosił o to, żebyście to zrobili. Ty jako łowca artefaktów momentalnie przystajesz na ofertę. Lapis zaciekawiona tą nietypową magią użytą przy tych rzeźbach chciała zbadać ich źródło. A ty, Mektosie, jako że chcesz być zorientowany, po prostu chciałeś dowiedzieć się, co to było za stworzenie. Także wyruszyliście na południe do jaskini, gdzie okazało się, mieszkają górskie trolle. Po chwili Gimrod szepnął, że u nas w plemieniu jest tradycja, że jeżeli nigdy nie przegrajesz walki, to nie obcinasz warkocza. No i widzicie, że Rustach ma taki sięgający do nagiego zatka, na którym nie ma przepaski. Coś jest na długie i sięgające? Do przepaski. Do, no tutaj on się opamiętał, wziął tą zasłonkę, zerwał, owinął sobie płachty. Ja być Rustach! Kwa Rustach! Blok! Wódz Rustach, wielkolud. Zobaczmy. Dużo większy niż przeciętny ork, potężnie zbudowane uda, klatka piersiowa poorana licznymi bliznami zboju, w tym jedna taka przechodząca przez cały tors, broda zapleciona w taki długi warkoczyk, tak samo jak czarny, jak węgiel włosy. On spojrzał po was i o, będzie biesiada. Czas mamy biesiadować? Zawsze jest czas biesiadować. O, orki się naradzają przy biesiadach, inaczej to się nie da. O, nie, to się inaczej. Dwa przykrzyków na magistrze. Tak więc
On odsłania wam przejście i unosi jednocześnie rękę, którą trzyma sobie zasłonkę. Tylko po to, że nagle odsłania wszystko, orientuje się i wybucha takim rubasznym śmiechem. Więc odsłania na zasłonkę. Tak. Rusztak jest taki rubaszny. Widzicie wnętrze namiotu, z którego bije dym spaleniska, ale też zapach smażonego mięsa. Mięso. I uświadomiacie sobie, że jesteście głodni. Ja się to co robią, zrobiłam to tak. Ignorując całkowicie... Tak, ty jesteś ponad to. Widzicie skóry poukładane po obu stronach namiotu. Tu jest namiot. Wielka kopuła. To tutaj widzicie takie płachty, które są poukładane na ścieżce od wejścia. Tutaj wielkie palenisko. Gorzałka. Obcy poczęstowali, czy obcy wiedzą, że Modok ma dobre serce. Mówi pytaniami, ale nie do was. Tak jakby do, nie wiem, owadów, które latały koło niego. Ty zwróciłaś uwagę na to, że ma... Słyszałaś o takim rodzaju magów. Właściwie to nie są magowie, tylko szamani, którzy mają fetysze, na których zapisane są ich zaklęcia. Dostrzegłaś coś takiego przy jego pasie. I on od razu orientuje się, że on nie rozmawia z wami, tylko z duchami natury, które są dookoła niego. I dlatego zadaję pytanie. Zmieszam się w tamtym, gdy mam pozmianę powoli. Domyślam się, że jeżeli rozmawiam z duchami, to duchy tam mam strzelbę. I to informują o mojej obecności. Obsydianka nie wie, że Modok ją słyszy, ale obsydianka się dowie. I teraz wiatr zawiał od waszego obozu w stronę Modoka. Widzicie, jak falują mu kolczyki na brwiach. Ty słyszysz ich stukot, mimo tego, że ich nie widzisz. Czuję chorobę. Kto z was jest chory? Elf jest chory. Elfie, podejdź no tu. On nie widzi. Elf zobaczy. Uwaga, elfy! Dostrzegasz, że dookoła tego wozu jakieś białe odłamki wirują. Tak jakby szczątki kości zwierząt. Kościana armia wędruje na was. Strzelać bez rozkazu. Czy co? Elfy zaczynają ostrzał, tak? Tak. Orki zaczynają szarże. Odciągają nieumarłych tak, żeby zebrać ich, objeżdżają faktorię i ściągnąć ich pod łuki elfów. Także wy macie wolną drogę do czegokolwiek, co jest na tym wozie. Rozwijam bicz, rzucam się w walki właściwie, rozpalając go już moją mocą, tak? No i tak właściwie co? Szarżuję na ten rytunek z pełną siłą, z rykiem, bo to jest rykiem na ustach. Jak on wysoko leci, powiedz mi? Rydwan? No około pół metra na ziemi, bo to tak się unosi, wiesz, no to super, z magią. Rozumiem, że tam jest w ogóle kotłowanina, ta... Tak, kotłowanina, odmiejce latają dookoła. Dla mnie głównym celem jest tak, ja się omijam tych odmiejców, oganiam się właściwie, wiesz, zakrywam twarz, dają kontakt. Moim celem jest to, żeby skoczyć właściwie na Rydwan i tym biciem po prostu obwinąć go, wiesz, wokół szyi tej istoty, która tam stoi. Kiedy tylko starałeś się podbiec, kości, które wirują dookoła tego, formują się w cienkie igły, które raniąc cię nie pozwalają ci przejść. Wiesz co, ja nie widzę tu problemu, wiesz, większość tych igieł odbija się od mojego ściany, jest jasne, oczywiście dostaję paroma, ale udaje mi się przebić. Kiedy tylko przechodzisz w wir, ta magia, która kieruje kośćmi, zaczyna działać na twoją zbroję, podrywając cię do góry. Bardzo dobrze! I zaczynasz wirować dookoła razem z tym kośćmi. Zlata szyję tego, daj bić! Dobra. Walisz bicze, on się obija do klaszy i ty porywasz go, a on puszcza jakąś księgę, którą trzymał. Używam z czaszką. Używam błyskawiczych kruchów i leci kilka naszych strzał, w kierunku nieumarłych. No i jeszcze mistrzowski łucznik. No i używam mistrzowskiego łucznika. Dobra. Ja w tym momencie ześlizguję się z całej tej skarby. Widząc od mięsa, które się wzięło na miasto, podrywam kamienie, które są i celuję po kolei w każdego, który nadwoje się tego pomiarku. Kiedy podwijasz, podnosisz te kamienie, one zaczynają unosić się nad rękami. Po chwili zamieniają się w kryształowe kolce
i rzucasz kryształowymi pociskami w odmieńce i widzisz jakieś skrzydła przebijane, słyszysz te skrzeki, niczym skrzeczenie nietoperzy i widzisz, jak opadają kolejno na ziemię. Podczas tej wiecznej drogi z pewnością doszedłby do wniosku, chociaż absurdalnego, bo jesteś elfem, krasnoludem i niziołkiem, że jesteście rodziną. Rozmawiacie jak rodzina, widzicie się, dokuczacie sobie jak rodzina. I jako rodzina dojeżdżacie do wieżycy swojego maga. On ma oczywiście odźwiernego ikora z gardłem, który łyknął na was swoim okiem. No, i zaprosił ale się trochę magii. Oczywiście, że tak. Ja się ciekawię, że kadarcy mag jest dobry. Oczywiście, że jest dobry jednak. Widziałeś jak tu fajerbola rzucał? 3 metry średnicy. Kiepski mag będzie dobry. Na samym dachu i wieży ma być podest, na którym bardzo często jest, obserwuje niebo, a czasami raczej swoich wrogów. Jakieś bestie wychodzące za to, pociągnie się po całą tą drogę. No i ona jest należy do tego. Jak najbardziej. Zanim wyjdziemy, jeszcze spoglądam w niebo. Czy widzicie te chmury? Bo chyba przeoczyłam po drodze. Na północy to takie tak były przez 6 miechów. No u nas to nie. Nie wiem, może to będziemy. I na trzeba myśleć, jak z nich ten ołów spuścić. Żeby zrobić się ważniki. Dobra. I garki by tam jest. Ale dla mnie. Broń z chmur. Ty po mnie jesteś wiedzieć. Weź chmur. Robią tam takie rzeczy. Ja się nie znam, ja jestem po prostu krasnolud w lasu. Powiedziałeś to takim tonem, jakby ci się to nie podobało, co? To wracaj. Igor odśmiał się pod nosem, słuchając naszych rozmów. On z tym pewnie pamięta, że w małym Berbecie graliście po tych wygłaskanych, marmurowych korytarzach, ja mówiłam, o których teraz odbijają się wasze ciężkie, obute buty. Twój niski głos, kiedyś piskliwy, twój piskliwy głos, kiedyś twój piskliwy głos, tak samo jak dawniej. Krótko zatrzymawszy o ziemię, w końcu trafiliście do sali audiencyjnej, w której przyjmuje was wasz ojciec, zmartwiony wyraźnie, przekrzywiony w swoim szarym tronie, szara szata oraz długa, siwa broda. Mars na czole, natomiast reszta twarzy skryta w pomarszczonej i lekko trzęsącej się dłoni. Ten tron z piórami za nimi oraz innymi ozdobami już trochę przestarzałymi. Wiecie, że ojciec mógłby wrócić na niego czar odnowy, ale to najwyraźniej ma ważniejsze rzeczy niż takie bachostki. A Igor się na tym nie zna, więc nie ma jak się tym zająć. Strzeliste okna okrążają całą tą salę, które zajmuje całe piętro tej wieżycy. Mimo, że jest wiecznie tu w środku i nie ma szybów okna, tu w środku oczywiście wiatr nie wieje. Magiczna bariera utrzymuje tutaj przyjemną atmosferę i ciepło. Podchodzę do stołu i zrzucam założenie. Zachód. Silny Esta. Zdrowiony fater. Bardzo się cieszę, że powróciliście śmierć waszych braci. Ale nie ukoiło mnie to w żaden sposób. Czuję taki ból wewnętrzny. Serce mi się kraje i mnie wszystko boli. To mam dla was jeszcze jedną misję. Będzie komu. Otóż jest pewna istota. Zwą ją Mermin, którego chcę, żebyście przyprowadzili w pewne miejsce. To bardzo ważne. W łebie dostępne. Może tak. Może tak być. Ale on raczej nie będzie stawiał oporu. Bo on więziony jest przez Gobliny. Czyli go inkomimy przez łeb, jego dostaka i... A co uczynił ten Mermin? Nic nie uczynił jeszcze, ale uczynił. Wraz z tymi przedmiotami, które przynieśliście.
wraz z pewną monetą. Tymi przekrwionymi oczami po wczorajszej nocy jeszcze duże spały, z mięśniami nabrzmiałymi po wysiłku, który cały dzień przecież szły, żeby was dogonić, a teraz ten ostatni wysiłek, żeby z wami walczyć. No ale oczywiście jeden się zapadał, jeden spadał z tych schodów, jeden obrywał łokciem i się zginął w pół, ale na ich miejsce pojawili się kolejni i kolejni. Wy powoli, krok za krokiem wycofywaliście się do momentu, w którym podstawy tych nasady, tych słów na samej górze była zapadnia, którą uruchomił Igor. Ona się zapadła, wy byliście już na wyspie. Jeszcze ostatnie gobliny, 2-3 spadły. Udało wam się odeprzeć całą hordę. Tymczasem wasz ojciec i Merlin rozmawiają w namiocie. Pod wyspą zaczyna się oblężenie. Najwyraźniej Tar stwierdził, że nie popuści wam tak łatwo. Z dostępnych elementów będzie próbował coś tam skonstruować, może w jakiś sposób się zapaść. I w tym momencie pojawia się jasne światło z nieba, które razi was wszystkich. Wszystko naokoło zrobiło się żarem. Gobliny zatrzymały się w pół kroku. Merlin zatrzymał się wzrokiem wpatrzonym na was, a nad wami z tego wiru snopy światła błękitnego, lodowatego zamrażają całą sytuację. Zrobiło się zimno, zrobiło się ciemno i poczuliście, jakbyście byli w nieco innym świecie. Słyszycie nawet swoje myśli, jakby były wypowiedziane. Słyszycie głos Merlina. To on, to bogowie, wyczuwał ich. Jest ich czterech tutaj. Wspólnie pomagają nam połączyć się z innym światem. Szybko zadajcie im pytania na temat swoich braci. Ty jesteś śmieszny, jeszcze pytaj. Jesteś ten mądry. Bogowie, jesteście tam? Czego? A za imię? Jakieś zakłócenia. Słyszycie głos, chyba swojego brata. To wasz brat, słyszycie jego głos. Adrian, to ty? Bracie, możesz wrócić? Bracie, szkoda, wracajcie, zupa będzie. A bogowie milczą. Bogowie zawsze milczą. Odkąd prowadzę sesję na konwentach, to dużo się rozwinąłem właśnie na podstawie takiego feedbacku i myślę, że to właśnie dlatego. Dzięki. Czuję się z jednej strony szczęśliwy, że nie zarwę nocy przy przygotowywaniu się nad scenariuszem, to jest plus. Czuję się szczęśliwy, że będę mógł jutro zagrać ewentualnie u kogoś, kto przeszedł. Czuję się szczęśliwy, że przed Azarin i Khaki, bo ich pomysł z tego, co słyszałem, był świetny.